tak mi teraz przyszła myśl do głowy. Pani tak dużo mówi o tej duchowości, o takim byciu samym ze sobą. I ja się zastanawiam, czy był jakiś konkretny moment, kiedy pani to zrozumiała, czy to od zawsze pani towarzyszyło? Bo często tak właśnie w życiu jest, że jest jakiś impuls i on daje nam takiego kopa do tego, żeby właśnie zacząć o to dbać. Tak naprawdę doświadczyłam tego jeszcze nie zupełnie świadomie, ale już w wczesnym dzieciństwie. A potem te kolejne doświadczenia, czasami bardzo trudne, bardzo traumatyczne, one to umocowały. I chcę podkreślić to za każdym razem, więc powiem to warownie. Duchowość to nie jest religijność. Duchowość nie ma wiele wspólnego z religiami. Religie to są systemy, które zostały utworzone po to, żeby ludzi nastawiać przeciwko sobie i stawiać ich w roli rywalizowania, przekamarzając się przez tysiące lat, która religia jest prawdziwa, a gdzie są prawdziwsze zapisy. Duchowość to jest coś ponad religię, ponad wszystko. Jeśli ktoś czuje się słaby, to nie szuka siły w ciele, szuka siły w duchu. Kiedy jesteśmy w krytycznym momencie, kiedy ktoś odchodzi, kiedy ktoś choruje, albo kiedy sami chorujemy, to co robimy? Modlimy się, dlatego że wiemy intuicyjnie, że tylko duch może nam pomóc, nic, żadna materia. I tak naprawdę ludzie dopiero w trudnych momentach krytycznych szukają duchowości, a wcześniej się jej wstydzą. Taka dziwna przypadłość. Ja próbuję przepchnąć to trochę, żeby pokazać, że duchowość, która nie jest fanatyczna. Tak. To się mi zabrakło dziękuję, słowa. Dziękuję pan operator. Proszę tego nie wycinać, pan operator mi pomógł znaleźć czuwa, słowo. Czuwa. Że żeby nie mylić tego z fanatyzmem, z sektami. Do mnie na przykład napisała sekta ostatnio. Naprawdę? Naprawdę. I trzeba bardzo uważać. Ale bardzo to chcieli panią uważać. Zaprosić jakby do... Chcieli mi powiedzieć, że ja choruję i że oni mi pomogą uratować moją duszę, moje ciało. Ojejku. No, to ostrzegam Państwa, że jeżeli ktoś się pojawia przez maile, telefon, w jakikolwiek sposób i mówi, że właśnie miał sen, że ty masz raka i on ci pomoże, to normalny człowiek tak nie zrobi. Nie zrobi tak. Jestem w szoku. Trzeba bardzo uważać, bo teraz ta duchowość stała się modna, ludzie robią z tego biznes, więc trzeba bardzo uważać. No to jestem w szoku, więc to też taka przestroga i nauka dla naszych widzów i dla naszych czytelników. Tak, naprawdę uważajcie Państwo, bo to nie jest tak, że każda osoba, która nosi, nie wiem, kryształy albo coś tam, że jest uduchowiona. Nie, bo to czasami są, to jest bardzo mała wiedza czasami, albo pomieszane są wątki, albo nierozpoznane jeszcze wystarczająco. No to jest bardzo duża odpowiedzialność. Ja też kiedykolwiek, ja coraz mniej zrobiłam teraz live'ów przez ostatni czas, dlatego że ja zbieram taką ilość informacji z przestrzeni, że jeszcze mam nieuporządkowane to i boję się, że na przykład powiedziałabym coś, co zakłóci czyjąś percepcję, więc tylko wtedy się łączę i cokolwiek mówię do ludzi, kiedy wiem, że to będzie najczystsze, dla najwyższego dobra, z najczystszą intencją. No właśnie, a jak ktoś się chce tym zainteresować i chce poznać to głębiej, no to gdzie powinien szukać informacji? Akademia Przebudzenia. Akademia Przebudzenia na przykład, to jest mój kanał na YouTubie, ale jest bardzo dużo miejsc. I teraz jak rozpoznać, co jest przekłamane? Jeżeli chcemy zerknąć i rozpoznać jakiekolwiek wątki, które jakby otwierają naszą przestrzeń duszy i naszą percepcję i otwierają, uruchamiają nasze zmysły, bo my nie tylko oczami widzimy, jak wiecie, bo mamy intuicję i to wszystko, cała nasze zmysły, to jest ta przestrzeń, którą czytamy, to zanim wchodzi się w takie wątki, trzeba sobie spokojnie usiąść i pooddychać, uspokoić serce i przyglądać się organizmowi. I kiedy się usłyszy jakąkolwiek informację, jeżeli się poczuje skurcz brzucha, albo ból, albo kłucie, albo zrobi się słabo, to jest to nieprawdziwa informacja. Kiedy się nie poczuje nic, żadnej takiej jakiejś specjalnej reakcji, euforii, kiedy jest tak coś zupełnie naturalnie, to znaczy, że to jest prawda. Czyli wszelkie reakcje jakiegoś takiego przekonywania samą siebie, czy to jest prawdziwe, ja chcę w to wierzyć, bo dlatego, że pierwsza intuicja, pierwszy instynkt, impuls powie dusza, która powie to przez serce. Potem, jak tego nie zauważymy, to potem już włącza się umysł i on podważy wszystko, co czujemy. Ciekawe to jest bardzo. Naprawdę tak jest. Ja też to uczę się tego cały czas. Jest to bardzo ciekawe. My czasami przekonujemy samych siebie, zagłuszając pierwszy instynkt, który nas prowadzi. Każdy ma swój kompas. Każdy. Tylko zagłuszyliśmy, znaczy pozwoliliśmy światu to zagłuszyć.
muszę o tym poczytać, bo to ciekawe jest bardzo. Ale też mi teraz przyszła taka myśl, bo czasami zdarzają się też takie negatywne komentarze i ja się zastanawiam, czy pani, jak pani na te komentarze reaguje, bo na początku wspomniała pani, że nie chce, żeby to tornado się rozkręciło. Czyli to znaczy, że nie czyta pani tych komentarzy, tych wszystkich nieprzychylnych artykułów? Jak to wygląda? Ja patrzę na to inaczej. Każda osoba swoim doborem słów i swoim postrzeganiem reprezentuje swój punkt widzenia względem swojej percepcji, zawężonej lub poszerzonej, i jego ocena zmieni się w zależności od tego, w jakim jest nastroju. Jeżeli ktoś jest na wakacjach, jest szczęśliwy, zakochany, dobrze się czuje, to on nie ma potrzeby dać złośliwy, absurdalny, jakiś tak zwany gorzki komentarz. Więc wszyscy, którzy to zrobią i mają potrzebę do tego, to robią to dlatego, że jest im źle samemu ze sobą. To jak ja się mogę gniewać na kogoś, że ktoś cierpi? Nie gniewam się na to. Życzę wszystkim, którzy są złośliwi, żeby nie musieli już tacy być. Żeby odnaleźli coś takiego w życiu, żeby już im się nie chciało oddawać czasu życia, bo czas jest bezzwrotny. My możemy dużo jeszcze odzyskać, kochani. Pieniądze możemy odzyskać, nawet zdrowie możemy odzyskać, przyjaciół, miłość, ale nie odzyskamy czasu. I to jest ta przestrzeń świadomości, kiedy rozumiemy, że nie mamy wcale tak dużo czasu tutaj, więc wykorzystajmy go jak najfajniej, cieszmy się życiem po prostu.